Jestem dość czynny na swoich kontach społecznościowych i mam też kanał na YouTubie. Bardzo często dostaję zapytanie wujek, bo tak do mnie się zwracają wujek Czarek, dlaczego nie robicie takich filmów jak kiedyś? No więc ja myślę, że sięgnięcie po tytuł, który się udał, który był wydarzeniem, który się spodobał po wielu latach, być może jest takim kompromisem, takim rozwiązaniem, które zaprosi nas z powrotem do kin. I to dwa pokolenia. To pokolenie kiedyś i to pokolenie nowe. Bo jednak dla nowego pokolenia to będzie nowy film, nową techniką robiony, nowoczesny. A dla nas będzie takim no, też wspomnieniem, połączeniem dwóch filmów ze sobą. Jak się tworzy film kultowy, to nie ma tutaj obowiązku, żeby grał Pazura. No skąd? No mi się udało akurat zagrać w kilku takich tytułach, które są w tej chwili uważane za kultowe, ale to mój udział w tym jest no, taki, jak jest, niekoniecznie jest dominujący. Ja już odszedłem od tego Cezarego, którego wszyscy pamiętają z 13 posterunku albo z innych produkcji, no bo człowiek się zmienia. Zmienia mu się twarz, energia, czucie humoru też ewoluuje. Marzenie aktorów, jeśli chodzi o role filmowe, no to jest takie nie wiadomo, bo to zależy od tego, w czym go obsadzą. I nagle zobaczysz, patrzysz, o takiej roli marzyłem. No z taką rolą marzeń zawsze dla aktora jest Hamlet w teatrze, no ale mogę grać tylko ojca Hamleta, czyli nieboszczyka.